Cześć, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Medieval 2 Total War Kampania Brytyjska. No i cóż, w ostatnim odcinku pogromiliśmy armię norweskie. Zostały im niedobitki właściwie. Tutaj widzę, że jedna armia się zbuntowała. Dobra, w takim razie myślę, że zaatakujemy teraz tą armię. O, uciekli. Czemu? Ech, nie, dobra. Tak, przeszkolmy nasze oddziały. Dalej. Tutaj spróbujemy z automatu. Nie wczytaj, tylko zapisz. Szkocja. Niech będzie. Zbrać. A z marszu zdobędziemy to. Ten fort. A potem wrócimy do Inverness, by uzupełnić oddziały. Armię. Bo tutaj jeszcze nie bardzo mogę co rekrutować. Trudno. W ogóle gdzie mam najlepsze? Twierdzę. Inverness i to. Dobra. Niedługo zaczniemy się gotować do podboju Anglii. Ale najpierw chcę wybić do końca Norwegów. Jeszcze będziemy musieli posłać flotę, by zdobyła Castle Town. I to będzie na tyle, jeśli chodzi o Norwegów. No i jeszcze to miasteczko tutaj. Jest tu coś? Nie ma. Dobra. I tak. Pamiętam, że chciałem zrekrutować szpiega. Tutaj możemy. Gdzie jeszcze mogę szpiegu werbować? Ja chcę szpiegów. Tu mogę szpiega. Chodź. Zwiększmy jeszcze flotę. No i... koniec tury. Odpowiedni książę. No chodź. Nowa misja, zajmij osadę. Kirkwall. Gdzie to jest? Tutaj, cudownie. No co dostanę? Dobra, może być. Nagroda. Taka. Raport kandydatury. Wieści rodowe. Kto zmarł? Jeden z generałów. Trudno. No i ceremoniarz ślubna, pięknie. No i teraz niech William zdobędzie z marszu to. Zaatakujmy nocą. Zapiszmy. I z automatu. I straciliśmy 22 ludzi. Teraz zajmiemy to z marszu. Znaczy pokonam tą armię. No i ładnie. To by było na tyle. Jeszcze ta armia buntowników została, ale ją to później dobijemy. Teraz chciałbym pójść i Inverness przeszkodzić armię. Pięknie, tak tutaj. Powołajmy jakiś garnizon, powiedzmy tych ochotniczych oszczepników. I co byśmy mogli zbudować? Chciałbym zbudować to sobie. Tak więc wstrzymamy się z wydatkami. Zakończmy turę. Nasza flota. Czy tu jest jakaś armia? Nie ma. Dobra. Tak, stąd wyciągamy wszystkie oddziały. Na statek. I... płyniemy tu. Za dwie tury tam dotrzemy. Pięknie. Armia niech wejdzie tu. I przeszkalamy. Na początek szlachty przeszkolmy. Tymczasem tutaj te oddziały weźmy. W ogóle ci łucznicy są fajni. Weźmy ten oddział.
I tutaj się budują. Czemu? Niskie podatki i zwiększymy garnizon. I czy jest tu coś do handlu? Jest. Jest kupiec norweski. Dobra, zrobimy naszego kupca za turę. Kajstury. The enemy has surrounded us. We're besieged. Nie potrzebuję kolejnego generała na razie. Weźmy szpiega, żeby poszedł tam. Tutaj też mamy szpiega, tak go stąd zabierzmy. Okej, i też niech idzie na te tereny. W Petch rozwijmy pola. Miałem oszczędzać pieniądze, ale nieważne. Okej. Pragną własnej śmierci. Niech im będzie. Cholera. Źle mi się przyjęło. Trudno. W Witzk rozwijmy drogi. Dobra. Tutaj kolejne oddziały do przeszkolenia. Wspaniale. Raport rekrutacji. Budowa zakończona. Najpierw rozwinięta frakcja. Pięknie. Jesteśmy w czymś pierwsi w końcu. Osada oblężona. Wiem już. Zaradziłem temu. I kolejna tura w takim razie. Jezu, kto tam... trąbi, nieważne. Panna młoda. Bierzemy. Najpierw rozwinięta frakcja Anglia. Miasto się rozbudowuje. Świetnie. I teraz tak, tutaj zgniećmy tą armię. Co to moja misja kosynierska? Wybaczcie mi sekundę. Okej, jestem z powrotem, wybaczcie mi to. I tak, co oni tu mają? Milicja kosynierska to jest... to jest coś łucznicy. Kij mieczowy. No dobra. Para takich chodziowych, no są niezłe, mają dobrą obronę. I oddział kuszników. Dobra, z automatu bierzemy. Zapiszmy. Świetnie. Klipujemy. Mam nadzieję, że w końcu dotrzemy tutaj. Jakoś. Nasz szpieg niech idzie na tę ziemię. To jest Newcastle, to jest York. Świetnie. Widzę, że... Anglicy nie mają armii. Oni po prostu nie mają armii. Mają pusty Carlis, mają pusty Newcastle. Mają forty przygraniczne, co prawda, nawet nieźle rozmieszczone. Ale co z tego, skoro tutaj armii nie ma? Ja z marszu przejmę kraj. Oczywiście o ile dobrze się przygotuję do tego. Ale myślę, że jeszcze uderzę trzema armiami, powiedzmy tu, tu i desant tutaj. No i może jeszcze czwarta armia nawet stąd. Zajmiemy jakąś nową armią Castletown. Desantujemy się tu. To z marszu przejmę to, to, to i jeszcze to tutaj. Region... Cheshire. A, tu jest jeszcze jakiś region. Dobra. W każdym razie... Dobra. Podejrzewam, że... Anglikom uda się mnie zatrzymać i dopiero tu. Zatrzymać, wstrzymać mi pochód. Skoro oni są tak... tak zaangażowani w obronę własnych granic.
Tutaj mam generała. Przemieszmy go tutaj. To mamy szpiega jeszcze. Przydałoby się go na statek wziąć. Dobra. Koniec tury. Zaprezentowana panna młoda. Bierzemy. Moi szpiedzy idą dalej. Boże, tutaj nie ma armii. Armię baronów. Zawsze coś. Czy w tym kraju są armie? Armię baronów. Z baronami to się sprzymierzę może. I przydaliby mi się kolejni szpiedzy. Bierzemy. Tutaj. Tutaj zbudujemy w ogóle coś do szpiegów. Dom publiczny. Burdelik! Budujemy. Tymczasem tutaj dalej armię uzupełniamy. O świeże oddziały. I tutaj możemy już werbować szlachetnych mieczników. Świetnie. Tak więc werbujemy niedługo oddział. Tutaj płyniemy. Kolejna mała flota. Zaślubinie, zawieszenie broni, angla przymierze baronów. Okej. No w ogóle to zobaczmy. Przymierze baronów nie ma sojuszników. Ma z nami prawa handlowe. Tymczasem Anglicy biją się z Walią, Irlandią i niedługo ze mną. Norwegowie biją się ze mną. Dobra. Zakończmy turę. I tak, tutaj mamy dużą flotę. Tutaj mamy... Dobra, desantujemy się tu. I potem flota wraca tu. Tu zrekrutujmy garnizon większy. Świetnie. Ta armia za turę... O cholera. No to, żem się desantował. Pięknie. Fail. Dobra. Dodatkowy stateczek tu zrekrutujmy ten. I przeniesiemy naszą armię. Tu nie powinno być możliwość lądowania. Nieważne. Miasteczko się powiększa. Edynburg. Pięknie, dam do kolejki. Zakażmy turę. Anglicy nie mają armii. Mój Boże. Nie. Debuff do jolności. Nie mam mowy. Tak, tutaj muszę moją armię przenieść. To jest tutaj, widzicie. Z marszu bierzemy. Zapiszmy. Wow. Dobra, uzupełni się. Sprądruj 12 tysięcy. Dobra. I tak, tutaj Inverness. Zbudujmy sobie to. Wymieść lepszych strzelców. Tutaj ponaprawiajmy wszystko. W ogóle możemy rozbudować miasteczko natychmiast. Czy tu jest coś do handlu? Na tej wyspie jest. Zwerbujmy więc jednego kupca. Armię przeniesiemy niedługo na Wick. Znaczy do Wick i tutaj uzupełnimy.
dobra, tymczasem tutaj część, a zerwała przypadkiem kupca. Chciałem. Dobra, zrezygnujmy z tego oddziału. Zwerbujmy kupca. Nasza flota jest jeszcze tą flotę. Bul. Pięknie, potem zniszczymy tą armię. No i to będzie na tyle. Szlachetcy pikinierzy, Chryste panie, ile ma tych szlacheckich pikinierów? Coś za dużo jak na mój gust, ale dobra. Gromadzimy już armię przy granicy, więc niech idą tutaj. Anglicy biorą zawieszenie broni. Dobra. O, tutaj jest dopiero armia. Tak więc myślę, że z marszu dojdziemy do Lancaster. Tymczasem tutaj armii nie ma, jest tylko ta tutaj. Pierwsza armia, która może mi zagrozić. No jest tu już Nottingham, które też raczej zdobędziemy szybko. Uczniacy z Sherwood. No i Nottingham. To będzie krótka wojna. Przerzućmy już oddziały, powiedzmy pod dowódcem tym do generała. Wyciągnijmy te oddziały już w pełnym składzie. Przeniesiemy je tutaj. Tutaj niedługo przeszkolimy ten oddział. Świetnie. Tutaj ta armia została. Zapiszmy i spróbujmy ją zniszczyć. Strać. Pięknie. Niech się połączą. Dobra. Dobra. Koniec tury. Największa frakcja. Świetnie. Zniszczmy tą flotę. Napiszmy. O cholera. Wow. To mnie zaskoczyło. Nie atakujemy. Tutaj zwerbowałem kupca dokładnie. 23 floreny, jest zawsze coś. Tutaj zaś przydałoby się tego kupca zlikwidować. 52. Pięknie! No i skoczył nam dochód o 139. Szpiega tego już też tu przenosimy. Bierzemy tego szpiega też na południe. Ten szpieg stąd niech dojdzie mi aż pod ląd może. No. Jakby się tak tu dostępować, to może by Londyn zająć na start. Tutaj widzę, że tutaj mają ugrupowanie silne wojska. Nic dziwnego, bo tu się biją z bajczkami. I obie strony trzymają tu duże armie. Silne armie. Liczne. Zaś tutaj. Zostawić ich na tej wyspie? Może. Czy oni mają tu port? No, mają tu port. Mają. Dobra. Niestety mają port, tak więc nie ma szans, by tam ich zostawić, by wymarli. Trzeba będzie ich zniszczyć. Ale najpierw muszę armię przenieść na południe. To jest najważniejsze. Na razie. Tak, tutaj wrzucimy ten oddział. Niedługo będziemy mogli go przeszkolić. Wojsk zwerbujmy oddziały już rycerstwa pieszego. Stoneway przydałby się rozbudować. Zatura, świetnie. Tutaj już się budują mury, pięknie. Zakończmy grę.
Nowa misja. Prośba o rękę księżniczki. Rada Królestwa. Lord Fergus Randall został oczarowany przez uroczą księżniczkę Afraid Kolisą. Skłonny jest znieść spory pasek z mędzej rękę i ślub z nią. Rada zaleca, abyś możliwie szybko zarażało to małżeństwo. To chwila. Ty? Ty chcesz, dobra, tak więc wyjdź. Daughter of Scotland. Am I to offer a simple proposal or my hand? My king. Naprawdę zostałem szkocką milicję pikniarską. Really? Mech. Dobra, ten oddział mi jest niepotrzebny, reszta może tu zostać w garnizonie. Jestem niezadowolony. No, co to ma być? Oszusz, trwaj tyle. Trudno. Dobra. Przydało się wyciągnąć ten oddziały. Przydało się w ogóle dużo rzeczy zrobić. Może zrekrutujmy te dwa lepsze statki, przydałoby się zniszczyć tę flotę. Mnie drażni. Czy ja straciłem generała? Wieści rodowe. Szlak. Mam deficyt generałów. Dobra. Tak więc, stwórzmy armię nową. W tej chwili bierzemy oczywiście szlachtę głównie. Naszą piękną. To z tych pikniarów. Strzelców. Joining our forces. My king. Aye, lord, aye. Więcej strzelców. Aye, forward. Merging armies, sire. Aye, lord. My king. Combining the armies, sire. Aye. Nie te chciałem. Aye, sire. My king. Tych. Oddział konnicy. My king. Onward. Merging armies, sire. Zwerbuję dodatkowy oddział konnicy, będziemy mieli. Aye, lord. Ładną armię. Aye, sire. W sumie to tych dorzucimy do tej armii. Hidą. Zamiast powiedzmy tych górali. No i dobra. Tutaj porekrutujmy trochę milicji. Może zamiast tych statków. Flota siedzi tu. Dobra, koniec tury. Ulepszenie gildii. Kirkhall, gildia mistrzów złodziei. Bierzemy. Nowa misja, zablokuj port. Który castle to... Ojej, daleko, ale co dostanę? Okej, okay, płyniemy. budowa zakończone, pięknie. Tutaj, tak? No, od razu mi skoczyło zadowolenie. Tyle dobrego. Ile mogę mieć darmowych oddziałów? Mogę mieć 5. Tak więc, werbujemy dalej milicję, która będzie tu pilnować porządku. A tą armię będziemy mogli wyciągnąć, by ją przeszkolić. Tak, tu może wyciągnijmy. Coś mi wiedział koniec dodatkowy, bo jest przydatny. I wyciągnijmy tych górali. Mi są mniej potrzebni. Dorzućmy ten oddział. No i mamy już.
pierwszą armię prawdziwą, która będzie mogła atakować. Niech idzie do Edynburgu i tam poczeka na resztę sił, które ruszą, by gromić naszych wrogów. I potrzebni generałowie, tak więc ty idziesz tu, zbierzesz kolejną armię. Czy mam jeszcze jakiś zbędny generałów? Nie bardzo. Trochę miast nie rozwijam i to jest mój błąd też. Dobra, to zbudujmy tutaj. Tu może to zbudujmy. Ten zamek nie jest mi potrzebny, szczerze mówiąc. To zamienię sobie w miasto. Za turę. Tak. Dobra. No i koniec tury. Zostawię sobie tobie te najlepsze Edynburgi do kupiecka nie będzie. Zostawię sobie te najlepsze osady, które rzeczywiście będą używały do Werbunku, czyli Dunstaffnage, Inverness, Wisk. No, miejsca, w których po prostu na pewno będę rekrutował świeże siły na wojnę. Dobra. Ta armia idzie na południe dalej. Wyjdźcie tutaj, tutaj już mam chyba te oddziały darmowe, pięknie, wyciągnijmy teraz całą ludką armię. Właśnie buntuję, ale zmniejszmy im podatki. I ta armia może wejść tu, tu i na przeszkolenie. Tymczasem tu mam niskie podatki. Rozwiążmy ten oddział, buduj, jak może się rozwiną, to podwyższę im podatki. Raport rekrutacji, ochotnicze oszczepnicy. Dobra. Budowa zakończona. Świetnie. Mogę teraz te oddziały przeszkolić, ale to za turę. Otrzymałem 1000 florenów, pięknie jak moje dochody. Czy mają się jeszcze? No to może wrócić tutaj i zakończmy turę. Anglicy chyba wyczuli, że się zbliżą. Zauważyli moich szpiegów. Cholera. Dobra, niedługo dojdzie do konfrontacji. Czy tu potrzebuje gili złodziei? Nie. Tu nie potrzebuje gili złodziei. Tak. Te oddziały ślemy dalej tu. Armia będzie tu na przeszkolenie. I przeszkalamy wszystkich. Zacznijmy od tych, bo oni najważniejsi. Dalej moi strzelcy to... Dobra. Przeszkolą się. Niedługo. Armia Williama. Dalej do Edynburgu. Porozwijajmy nasze miasta. Tutaj pola. Tutaj niech będą kościół. Koniecznie. Chwila. Jaką my tu mamy religię? Szkocką. Pięknie. Czyli nie muszę się przejmować. Tutaj tak samo. No to wiadomości. No i dobra, słuchajcie, w tym miejscu zakończę ten odcinek, mam nadzieję, że wam się podobało i zapraszam was do kolejnych. Cześć!